na dworze gorąco, wakacje w pełni, a tutaj kolejna realizacja, kolejna praca. Zaczynamy budowę szafki do biura, szafki pod drukarkę. Lecimy! Tak się dzisiaj spieszyłem do pracy, że normalnie zapomniałem się ogolić, przepraszam. A tutaj przede mną materiał, z którego to zrobimy. Znowu taka grafitowa płyta. Skoro już kilka mebli w tym kolorze mamy, to mówię, dobra, zrobimy to nadal podobnie. Szafka będzie następująca, właśnie, bo formatki są pocięte. Tutaj znowu ja, Polska, odebrałem to kilka dni temu z Poznania. Plany wszystkie wykonane w dynaplanie Blum. I tutaj zrobimy to następująco. Będzie to szafka z takimi jakby dwoma komorami, ponieważ będzie przedzielona w poziomie. Dość szeroka, 800 mm, 600 mm głębokości i wraz z nóżkami również 800 mm wysokości. Pozioma przegroda i w górnej komorze będzie taka dosyć spora drukarka, a na dole będzie miejsce na akcesoria do drukarki. Mam sporo papierów fotograficznych, one ważą dużo, więc zrobimy dużą, porządną szufladę. A drukarka będzie wpuszczona w środek tej pierwszej komory. Zastanawiałem się, jak to zrobić i pomyślałem, że zrobimy to następująco. Będzie to tacka, na której drukarka będzie wyjeżdżała, żeby otworzyć te podajniki papieru pionowe z tyłu. Po skończonej pracy składam wszystko tak, jak lubię, czyli będzie ład i porządek, może w końcu. Co dzisiaj w takim razie? Biorę się za studiowanie tych dokumentów, bo w sumie zrobiłem je, nie wiem, z 2 tygodnie temu czy więcej i już dokładnie nie pamiętam, więc bierzemy się za składanie korpusu. Korpus połączymy, myślę, nie lubię, powiem szczerze właśnie, nie lubię tych zaślepek, więc raczej zrobimy to kołki albo kołki i mimośrody, coś, czego nie będzie widać. Nie będzie widać na zewnątrz, nie? I to dzisiaj będzie pewnie... przepraszam, bo korpus to jedno, ale będą jeszcze szuflady. Tutaj chcę zrobić to na Movento, czyli będą tam potrzebne szuflady drewniane, do których przykręcimy okucia, więc jeszcze dzisiaj wykonanie skrzynek drewnianych, takich porządnych, mówię, te papiery niestety ważą bardzo dużo, więc te skrzynki również muszą być porządne, bardzo wytrzymałe, 800 mm, więc tam parę, myślę, że parędziesiąt kilogramów tych papierów będzie.
Kolejny film dobiega końca. Celowo tak mówię, ponieważ korpus nie jest jeszcze skończony. Muszę dociąć tutaj tylko jeszcze tą blendę na dół, zasłonię nóżki. Tutaj mi się jeszcze dokleja, minimalna szczelina była, więc poprawiłem. I tacka również jest, za chwilę będzie gotowa. Jeśli chodzi, właśnie jedną rzecz wam jeszcze powiem, jeśli chodzi o skrzynki szuflad, które tutaj robiłem, one są przygotowane pod prowadnicę, więc tym zajmiemy się w kolejnym filmie. Widzieliście, jak spód szuflad wstawiałem. Jest wsunięty w ten rowek, we wręk z każdej strony. I tył, akurat to jest szuflada wnękowa, więc tutaj tył ma dwa takie wycięcia. Szuflada ta dolna ma te wycięcia, dwa z przodu i dwa z tyłu. I tak naprawdę wcale tak nie trzeba zrobić. Jest się w stanie zrobić to prościej. Ja chciałem, przepraszam, celowo chciałem spróbować, czy ta technologia, powiedzmy ta technika mi przyjdzie do gustu, czy też nie. Wcale tak nie trzeba robić. Wystarczy tylną ściankę skrócić, czy zniżyć o grubość spodu. Ja tutaj mam 10 mm. I spód wysunąć do krawędzi zupełnie tutaj na zero z tyłem. Przykręcić ten spód na wkręty i gotowe. Mówię, ja chciałem zobaczyć, jak to pójdzie mi z takim wykonaniem i nie jest to wcale jakieś miłe, więc raczej tak robić nie będę. No i tutaj oczywiście front gdzieś jest. Front już mam. Również pasuje. Szczeliny 2 mm. Oczywiście teraz jestem to w stanie wsunąć, nie? Bo nie ma jeszcze prowadnic. Ale o prowadnicach to już kolejny film. Także zapraszam was za dni parę będzie, jak urządzimy tą szafkę, jakie prowadnice tu zamontujemy. To już musicie poczekać i przekonać się sami. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.